Cześć, cześć, witamy po kolejnej przerwie chorobowej. Chyba się Cześć, słyszymy. kochani, troszeczkę to rzeczywiście potrwało, zanim mogliśmy się znowu pojawić. Ja uprzedzam, dlatego że wieje dzisiaj bardzo mocno i u mnie wyłączają prąd, w związku z tym może się okazać, że tygodniówki też nie będzie. Oby się udało. To lećmy szybciutko. Zaczynamy oczywiście od nowości z tego tygodnia. Może na pierwszy ogień weźmiemy Samsunga Galaxy M53 5G, czyli tak naprawdę M53 po prostu, bo raczej wersji 4G nie będzie tego modelu. Ot, całkiem sympatyczny średniak. Z rzeczy takich, powiedzmy, najciekawszych, no to aparat 108 megapikseli z przysłoną 1.8 na tyle. Oczywiście mówimy o głównym. Do tego wiadomo, standardowy zestaw szeroki kąt 8 mega i dwie dwójeczki do wypełnienia kuchenki na tyle obudowy. Fajną rzeczą jest też bateria 5000 mAh z trochę mniej fajnym ładowaniem, bo tylko 25-watowym. No jeszcze kolejna fajna rzecz to Super AMOLEDowy ekran Full HD z odświeżeniem 120 Hz i 32-megowy aparat do selfie. Też nie wygląda źle, całkiem dobrze wygląda też boczny czytnik linii papilarnych, nie podekranowy, tylko umieszczony w klawiszu włącznika, co ja osobiście pochwalam, bo wolę to rozwiązanie, ono po prostu lepiej działa, przynajmniej w moim przypadku. No procesor już tak trochę gorzej, bo jest MediaTek Dimensity 900. Nie biednie, ale powiedzmy tak sobie średnio i do tego też tak średnio, jeżeli chodzi o pamięci 6 plus 128, na szczęście gniazdko na microSD tutaj jest. I teraz dwie rzeczy informacyjne. Tak naprawdę procesor to jest troszeczkę tak na zasadzie domniemania, bo Samsung tradycyjnie w oficjalnym komunikacie typu procesora nie sprecyzował, nie raczył tego zrobić, jak zwykle, zresztą strasznie mnie to irytuje. I kolejna rzecz, która w przypadku Samsunga i jego komunikatów prasowych, tych powiedzmy globalnych, też mnie irytuje, nie podano ceny chociażby w dolarach przybliżonej, chodzi o rząd wielkości, wiadomo, że cenę komunikują potem lokalne oddziały i ona jest różna, bo wiadomo, inna będzie w Indiach, inna, dajmy na to, w Chinach, inna u nas. No niemniej chciałbym wiedzieć mniej więcej, na przykład, że ten telefon będzie kosztował, nie wiem, około 200 euro. To już by wystarczyło. No, zapomnieli biedactwo o tym. Seria M nie jest codziennym gościem na polskim rynku, w związku z tym można być zdziwionym, że on się pojawia i że ma szansę się również pojawić również w Europie, dlatego że seria M startowała w Indiach, jeżeli się dobrze pamiętam, w każdym razie na tak, no ona jest popularna w Indiach, tak, bo tam tych M-ek mają całkiem sporo, u nas jest tego mniej, aczkolwiek były już M-ki, bo nawet tak powiem, w rodzinie poleciłem ten telefon. Ja, broń Boże, nie chcę bronić Samsunga, jeżeli chodzi o komunikaty, natomiast na razie telefon jest wyłącznie w serwisie prasowym Samsunga, nawet bez jakiegoś artykułu, który mu towarzyszy. Pojawiła się wyłącznie specyfikacja i zestawy zdjęć. My go mieliśmy troszeczkę wcześniej, dlatego że sporo rzeczy na jego temat wyskoczyło wcześniej. Ja dzisiaj po prostu dorobiłem to, co Samsung dopowiedział. Procesor to jest rzeczywiście prawdopodobnie Dimensity 900. Cała reszta natomiast jest raczej pewna. Adam tutaj mówił, że wersji 4G prawdopodobnie nie będzie. Natomiast warto wiedzieć, że po pierwsze jest wersja single SIM i dual SIM, po drugie są dwie wersje dual SIM tak naprawdę, jedna z NFC, druga bez NFC i to warto pamiętać, jeżeli się będzie kupowało w jakiejś dziwnej dystrybucji z obcych krain albo w serwisach aukcyjnych. Warto zwrócić uwagę, jeżeli Wam zależy na NFC czy smartfon, to NFC ma. Jest tylko jeden tier pamięci 128 plus 6, jest obsługa kart pamięci, jest ładowanie 25-watowe, a bateryjka standardowa w miarę 5000 mAh. To w zasadzie chyba kończy informację tego smartfona na dzisiaj. To tak bardzo tak sobie średniowo. Ale może ten telefon się obroni ceną, bo jeżeli zostanie atrakcyjnie wyceniony, no to tak jak powiedziałem, ma kilka takich fajnych rzeczy w sobie. Kolejne nowości, które dzisiaj wyskoczyły, to są dwa Honory, ale zacznijmy od Honora, który troszeczkę wcześniej wyskoczył. No dobra. Wiecie, bo nawet chyba ostatnio mówiliśmy o tym, że pojawiły się dwa nowe Honory X9 i X7.
Z tym, że to były smartfony obsługujące 5G, co jest może niespodziewane ze względu na to, na skojarzenia Honora z Huawei'em. W związku z tym wydawałoby się, że Honor też tylko 4G smartfony wypuszcza. Oni mają możliwość wypuszczania również 5G. Natomiast o dziwo wypuścili smartfona 4G, X9 w wersji 4G. Jest tam również ten fajny, charakterystyczny, fajny, niefajny, no komu się podoba, to się podoba, moduł aparatów okrągły z aparatami wpisanymi w okrąg. Jest Snapdragon 680, wyświetlacz 6,8 cala Full HD pracujący przy 120 Hz. 128 plus 6, jeżeli chodzi o obsługę pamięci, bez obsługi kart. Aparaty 64 plus 8 plus 2 z tyłu i 16 z przodu, ładowanie 66-watowe. Co warto wspomnieć, baterijka 4800 przyjmie całe 5000 mAh. Ja nie wiem, czy on do nas trafi, nie sądzę, raczej marne. W Europie powinien być dostępny, ale podejrzewam, że jest raczej dedykowany dla nieco innych rynków niż europejskich. Do Europy jednak idą wersje 5G, jeżeli już idą w ogóle Honorowi. Natomiast te dwa nowe dzisiejsze, to jest Honor Play 6T i Honor Play 6T Pro, oba smartfoniki z obsługą 5G. Honor Play 6T, czyli ta wersja podstawowa, to jest Dimensity 700, bateryjka 5000 mAh, wyświetlacz IPS-owy 6,74 cala, w HD tylko pracujący, ale za to przy 90 Hz. Pamięci 128 albo 256, jeżeli chodzi o flash, i 8 giga pamięci RAM. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem 8 giga akurat w tej wersji podstawowej, no ale chwała Honorowi za to. Jest obsługa kart pamięci, i to kart pamięci nie Huawei'owych, tylko w standardowych microSD, także tutaj jest uciecha. Nie ma uciechy, natomiast jeżeli chodzi o aparaty, nabywca tego telefonu będzie się, no cóż, musiał zadowolić 13 i 2 dwójkami z tyłu i 5 z przodu tylko. Słabiutkie, ale najwyraźniej Honor stwierdził, że obniżka ceny tym razem na aparatach się w jakiś sposób opłaci, będzie premiowana. O ładowarce nie wspomniałem, 22,5 W jeszcze, także szybkie ładowanie jest. Z kolei wersja Pro to jest Dimensity 810, tutaj jest 6,7 cala, Full HD, nie pamiętam, powiem szczerze, jaka jest częstotliwość odświeżania wyświetlacza. 90. Przepraszam? 90 zdaje się, o ile mi pamiętam. No właśnie, nie pamiętam. 128 plus 256, jeżeli chodzi o flash, również 8 RAM, także bardzo podobnie. Tutaj nie znalazłem informacji o obsłudze kart pamięci. Aparaty troszeczkę lepsze, bo zamiast 13 megapikseli jest 48 megapikseli, zamiast 5 jest 8 z przodu. Poza tym również jedna dwójka do rozmywania tła. Ładowanie tym razem 40-watowe, co jest dosyć fajne przy baterii niestety mniejszej, 4000 mAh. To jest za coś. No właśnie, wyświetlacz IPS-owy również, także bardzo, bardzo podobne. Tak naprawdę to oba te modele są jakimiś kompromisami. To Pro, ja nie wiem, czy jest zasłużone, dlatego że tak, no mamy troszeczkę lepszy procesor. To jest właściwie jedna rzecz, która i troszeczkę lepsze aparaty. Natomiast pamięci pozostają takie same. Takie w zasadzie nie wiadomo po co te modele. Jeszcze wrócę szybko do tego odświeżania. Faktycznie potwierdzam 90-hercowego. Dobra. Te modele, no też nie sądzę, żeby w ogóle trafiły w nasz rejon, bo ile X-y jeszcze jakoś tam mają. To znaczy one, wiesz co, one w Europie będą. Trafią tak, dlatego, że to są stosunkowo niedrogie modele na tą półkę budżetową. Tego nie powiedziano, tak? Będą prawdopodobnie dostępne we Francji, będą w Niemczech, chyba w Holandii również, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli jesteście zainteresowani, trzeba po prostu poszukać, gdzie będą, no bo w Polsce Honor, pamiętacie, nie ma oficjalnej dystrybucji. No nie ma, jeszcze nie ma, może to się zmieni. Znaczy ona była przez bardzo długi czas, potem się zmyła niestety. To wiadomo, oczywiście. Był jeszcze jeden Honor oficjalnie, chociaż myśmy o nim już ględzili.
Dużo o nim mówiliśmy poprzednio, bo on już się przewijał w przeciekach od X czasu, mówię o Magicu 4 Lite. No od po prostu teraz oficjalnie został ogłoszony jakoś w ubiegłym tygodniu, bodajże 7 kwietnia. Nic nowego w zasadzie nie podano, może poza ceną. Pojawił się w Malezji, no i po przeliczeniu bezpośrednim z ringgitu wychodzi jakieś 1340-1350 zł za niego. Nie wiem, czy jest sens powtarzać specyfikację, bo już nie mieliśmy, wiesz ale co, mam ochotę, to... nie ma sensu o tyle, że to jest tak naprawdę X9 przebrandowana, to znaczy tak, to jest X5 tak. Wersji 5G przebrandowany. W związku z tym chyba rzeczywiście nie bardzo jest sens. Tak, no po prostu odnotujmy, że się pojawił. W zasadzie tyle. Jest fajne pomarańczowe Vivo Neo 6 i IQOO. Właściwie to jest IQOO już, bo oni mają w tej chwili już stronę osobną dla marki. Tak, tak. Nie wiem, czy nie powinienem w katalogu również stworzyć marki no, osobnej, właśnie. Bo no, niestety tak to jest, że marketingowcy... W przypadku katalogowania to jest ciężki zgryz, bo w zasadzie nie wiadomo, czy wcześniejsze modele IQ też przenieść do osobnej marki, czy nie, bo podobnie pamiętajmy było na przykład z Redmi, które w pewnym momencie sobie zażyczyło, żeby być osobnym brandem, no i część telefonów została jako Xiaomi, Redmi, a część już jest po prostu Redmi w katalogu, bo inaczej się nie dało. I tu pewnie, no chyba to już oczywiście od ciebie zależy, ale pewnie też tak trzeba zrobić, że robimy ciach i od pewnego momentu po prostu IQ bez Vivo. Ja wam zdradzę taką tajemnicę, że nie dalej niż w zeszłym, właściwie to w mijającym tygodniu miałem zapytanie od jednego z naszych partnerów, o to, dlaczego niekonsekwentnie są właśnie nazywane telefony, dlaczego są niekonsekwentnie brandy, to chyba właśnie dotyczyło Redmi. I musiałem się tłumaczyć, że tak naprawdę to nie jest nasz wymysł, to nie jest wymysł GSM-a, tylko jest to po prostu najczęściej prośba skierowana w naszą stronę od producenta, który mówi, że jest nowy brand, że oni traktują go jako osobny brand, w związku z tym, czy moglibyśmy również. Najczęściej moglibyśmy, tylko że zawsze jest ten okres przejściowy, kiedy jest jeszcze Vivo IQOO i już jest już okres ten, kiedy już jest tylko IQOO. Jest ten okres również obecny, jakby kiedy jest już osobna marka wyodrębniona i oni poprzednie telefony tej marki już nie traktują jako Vivo, pomimo tego, że one na stronach Vivo były. Po prostu. No i nadal były traktowane jako Vivo. Stąd zawsze w tych okresach tak było z Huawei'em i z Honorem, tak było z iPhone'em i Hammerem, tak było z Xiaomi i Redmi. No. Także jest to dosyć częste i po prostu zdarza się nagminnie. A Oppo i Realme to samo było. No. A jakby się jeszcze cofnąć do czasów BBK i policzyć marki, które wypączkowały z BBK, o panie, to by był ból głowy dopiero. Dobra, ale wróćmy do tego IQ pomarańczowego. Rzeczywiście rzecz dosyć ładna. Ja nawet tu wrzuciłem do newsa takie fajne. Ładna, mnie się podoba szczególnie to zestawienie tego pomarańczowego koloru na tylnej obudowie ze złotym kolorem modułu aparatów fotograficznych. On jest złoto-czarny, no bo same obiektywy są na czarnym tle, ale jest ten moduł powiększony i jest tam rzeczywiście złoty kolor z napisem Neo. Ładnie wygląda po prostu stąd mówię. Zaczynam się obawiać, tak, no i właśnie chciałem szybciutko nawiązać do tego napisu Neo, zaczynam się obawiać, czy za chwilę Neo nie wypączkuje zajku, bo tak chwalą się tym dopiskiem. No, żartuję oczywiście, ale różnie może być. Mniej mi się podoba natomiast ta sztuczna skóra, która tam z tyłu jest, ten taki rzucik na tym pomarańczu, on jest dla mnie mniej fajny. Powiem szczerze, że wolałbym, żeby to była gładka obudowa, nawet lekko matowa mogłaby być. Wiesz bez co? Problemu, bo to jest fajny kolor. Wiesz co, ja myślę, że po prostu jakiś szpenio w BBK stworzył ten materiał w kolorze pomarańczowym, bo nie wiem jak w przypadku tego IQ, ale na oko, na renderach wygląda to tak samo. Miałem okazję pomacać telefon innej marki związanej z koncernem BBK, też właśnie taki pomarańczowy i też właśnie z fake skórą na tyle. I naprawdę, chociaż no, czuć, że to jest plastik, fantastik, w sumie jest to fajne w dotyku, sympatyczne, dobrze wygląda, a co najważniejsze, się nie rysuje i się nie brudzi. I chyba tu jakby to jest kluczem... Ty mówisz o Oppo F21, nie? No nie mogę powiedzieć, o jakim telefonie mówię, ale to Oppo no, rzeczywiście też jest podobny. Oppo F21 wygląda identycznie, jeżeli chodzi o... Identyczne zestawienie kolorystyczne, no.
No, widziałem jeszcze inny telefon, też bardzo podobny, właśnie z takim pomarańczem na tyle. I mówię, na renderach one wszystkie wyglądają bardzo podobnie, więc możliwe, że to jest jeden i ten sam materiał. I powiem szczerze, ja osobiście nic przeciwko nie mam, a ten pomarańczyk jest no, na swój sposób sympatyczny. Przynajmniej nie trzeba szukać telefonu, od razu będziemy widzieli, który to jest nasz pośród 20. Wróćmy, no wiesz, jak ich jest coraz więcej, to nie wiem, czy tak łatwo będzie można odróżnić. Wydaje mi się, że akurat na polskim rynku dominują tradycjonaliści, zresztą to wiemy od producentów, od retailerów i najczęściej wybieranym kolorem telefonów jest kolor czarny. No ale tak jest niestety. Wróćmy do Neo 6, który jest napędzany Snapdragonem 8 generacji pierwszej. Ma wyświetlacz AMOLEDowy 6,62, Full HD pracujący standardowym, ale przy 120 Hz odświeżania tego granicznego. 4700 bateryjka, jest szybkie ładowanie, tylko powiem szczerze, nie mam informacji jakie. 256. Chodzi mi, że 80, wiesz? 256 flesza, 8 albo 12 giga pamięci RAM, bez obsługi kart pamięci. O, i nie mam aparatów fotograficznych jeszcze niestety, bo jakby rzecz jest na tyle świeża, a premiery jeszcze nie było, że po prostu nie mam. Wiesz co, coś mi mówi, że tu będzie 48 albo 50 w głównej jednostce, może 8, a na pewno będzie przynajmniej 1/2 do makro, bo z tego co widzę aparat jest potrójny. Więc albo będzie jakaś duża matryca plus 2/2, albo może w optymistycznym wariancie 8 tam wrzucam do szerokiego kąta. W każdym razie nie mówimy jeszcze o tym smartfonie jako smartfonie dostępnym na rynku. On się pojawił, zdaje się, w przedsprzedaży, jeżeli dobrze pamiętam. W sklepie dużym się pojawił, ale z oficjalnymi renderami i... Z zapowiedzią producenta już też oficjalną, że on będzie z kilkoma szczegółami specyfikacji. A, on jest rzeczywiście w sklepie producenta w tej chwili dostępny. A ja sobie kliknę do tego sklepu, bo może się coś nowego w międzytrakcie pojawiło od czasu, kiedy żeśmy zaglądali. Ale chyba nie. Cena nadal jest wydmuszką i chyba nie widzę, żeby jakieś nowe dane przybyły, bo z rzeczy zabawnych. Nie, wszystko jest wydmuszka, bo i wymiary są wydmuszkowe, bo same dziewiątki wpisane. Także nie, na razie jeszcze nowych danych nie ma. W każdym razie spodziewajcie się chińskiej pomarańczki niedługo. Tak. Już mam w Chinach mówię. Oczywiście głównie i te też chętni po prostu muszą sobie poszukać na rynku chińskim i sprawdzić, czy im częstotliwości odpowiadają albo przeflaszować po prostu smartfon. 15 kwietnia będzie. Dzisiaj z kolei wyprysnęła kolejna iteracja Vivo Y21, tym razem z literką G. Jest właściwie pewną powtórką z rozrywki z modelu, nie wiem, na przykład Y21T, tylko że no są zmiany, bo zmiany dotyczą pamięci aparatu fotograficznego. Tutaj pamięć flash jest 64, aparat fotograficzny 13 megapikseli. Poza tym wszystko jest identyczne tak naprawdę. Tak, no generalnie bieda taka. Kierowanie w kolejną półkę cenową, gdzie być może ktoś się skusi na tego smartfona. Znaczy ja nie mówię, że to jest jakaś bardzo podła konstrukcja. Nie, w ogóle. No. Tego nie mówimy, ale tu szału nie ma, bo mamy i 4 giga RAM-u plus jeden wirtualnego. Bateria jest co prawda 5, tradycyjnie w średniakach, ale tylko 18-watowe ładowanie. Aparaty 13,2 z przodu 8. Ekran HD+. Najgorsze jest to, że ja sobie przeliczyłem cenę, bo on się pojawił, wiecie, w Indiach i przeliczyłem bezpośrednio. 14 tysięcy rupii kosztuje, co w tej chwili na nasze daje 785 zł. Jak do tego dowalicie VAT chociażby, to ta cena już się robi kompletnie nieadekwatna do tego telefonu. Bo gdyby, powiedzmy, faktycznie on u nas wylądował za te 700 z okładem, okej, jeszcze, bo rzecz jest ładna, szczuplutki ten telefonik jest, teraz wam powiem, ile ma grubości, ale jakoś tak chyba poniżej 8 mm zdaje się, tak, 8 mm grubości, więc wygląda dosyć fajnie, no ale według mnie raczej do nas nie dotrze, bo ta cena kompletnie się nie klei. Ja sprawdzam w tej chwili podstawkę Vivo Y21, on jest do kupienia u nas za 790 zł. No, ale podstawka, mówię, ta podstawowa wersja smartfona. Ale wcale nie jest ani gorszy, ani lepszy, bo to jest mniej więcej ten sam level.
To jest mniej więcej ten sam poziom i jest u nas też nie w oficjalnej dystrybucji, tylko u dystrybutorów, którzy po prostu sprowadzają tego smartfona i nim handlują. Jeżeli celujecie w tą niską półkę rynkową, w smartfony budżetowe, no to warto mu się przyjrzeć, jeżeli jesteście świadomymi użytkownikami, jesteście w stanie wywalić rzeczy, które nie są wam potrzebne z tego smartfona, a działają przez cały czas w tle, to on może być nawet całkiem miły w użytkowaniu. Nie oferuje niczego genialnego, ani zdjęć, ani performance'u. Bateria powinna być niezła, ale mówię, pod warunkiem, że rzeczywiście zrobicie porządek w systemie w Androidzie. No, tak, ale tyle. Ja bym opierał, że w tej cenie znajdziecie coś znacznie fajniejszego. No i tyle. Ja nie mówię konkretnie co, poszukajcie sobie, wierzcie mi, że ani już będzie i Full HD, i więcej RAMu traficie bez problemu za niecałe 800 zł. Serio, poszukajcie. No i jest jeszcze druga chińska pomarańczka, która też jest właściwie wstępnie do tej pory w Indiach pokazana. Jest zapowiedź, nie wiem, na Filipinach zdaje się poza tym jeszcze. Przepraszam, w Pakistanie, nie na Filipinach, i Indie i Pakistan. I to jest Oppo F21 Pro 4G, które też ma, jak wspomniałem wcześniej, już pomarańczową w obudowę. No, Snapdragon 680, zatem wiadomo, że to powinno działać jako tako. AMOLEDowy wyświetlacz 643, Corning Gorilla Glass na ekranie, odświeżanie 90 Hz i Full HD rozdzielczość. 128 albo 8. Znaczy, przepraszam, 128 flesza, 8 pamięci RAM, to jest tylko jeden tier. Aparaty 64 i 2,2 z tyłu, 32 z przodu i ładowanie 33 W. Też premiera jest na razie dopiero zapowiedziana, też specyfikacja jest jeszcze nieoficjalna. Przepraszam? Przepraszam, bo ci wchodzę w słowa bezczelnie. Chciałem dodać, 12 kwietnia w Indiach ten telefon ruszy. Tak, tak, dokładnie. Będzie czyli ten... też... No mów. Czyli też u nas, a jeżeli będzie, może mieć albo inną nazwę, albo go w ogóle nie będzie, bo będzie. Telefony, smartfony 4G sprowadzane przez Oppo są w tej chwili stosunkowo rzadkie. Tak, są rzadkie, ale u nas będzie ten telefon pod inną nazwą. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą. Mnie nie wolno na razie tego powiedzieć. Szczegóły 13 kwietnia zapraszam na YouTube'a, to się dowiecie, jeżeli chcecie poczekać, a jak nie, to sobie poszukajcie, dowiecie się. Chciałem dodać jeszcze tylko małą ciekawostkę, bo faktycznie po pierwsze ciekawe jest to, że ten telefon wygląda naprawdę sztosowo na tych renderach i znowu mamy właśnie ten pomarańcz ze złotkiem, a ma tylko 4G, trochę dziwne. No i jeszcze uzupełnienie co do aparatu fotograficznego, bo doczytałem się w opisie, że ten dwumegowy aparat to nie jest taki zwykły tandeciak do makro, tylko to jest Adaś, ten... Adaś. Dajesz się nadziać na robotę marketingową. Ja wiem, że robi zdjęcia mikroskopowe, ale... No dobra. Chciałem powiedzieć, że on działa trochę inaczej niż normalny aparat do makro. No. I to tyle. Ja go testowałem w przypadku Realme GT2 Pro. Prawdopodobnie to jest dokładnie ten sam aparat z tym samym softem, no bo wiadomo, Oppo z Realme nie mają nic wspólnego. Ma dodatkowy pierścień doświetlający wokół obiektywu i rzeczywiście funkcjonuje on nieco inaczej i nieco inaczej się z niego korzysta niż ze zwykłego aparatu makro, chociaż zwykły tryb makro można go przełączyć. I to nie jest marketingowy bełkot, bo jest to zupełnie inna funkcja. Ja nie mówię, że te zdjęcia są jakieś super, duper, hiper, ale jak chcecie zobaczyć... Ale to... czekaj, powiedz mi, o jakim ty kółku dodatkowym LED-owym mówisz? Wokół obiektywu 2 megapiksele jest pierścień świecący LED. Okay. Jest pokazane to na stronie indyjskiej. Pierścień ten służy po to, żeby doświetlić fotografowany obiekt, bo w przypadku korzystania z aparatu mikroskopowego, zresztą wyświetla się, przynajmniej tak było w przypadku Realme GT2 Pro, na którego karcie katalogowej macie przykładowe zdjęcia z tego aparatu, jego dosłownie przykładamy do fotografowanego obiektu na milimetr, dwa, trzy. Serio. I rzeczywiście można zrobić na przykład strukturę tkaniny, czy piksele na monitorze. Nie wiem po co, bo powiem szczerze, nie widzę praktycznego zastosowania dla tego aparatu. No niemniej można i to nie jest takie typowe makro, że dojeżdżamy na 4 cm do kwiatka i coś tam sfotografujemy. Mniej lub bardziej. No tu rzeczywiście te zdjęcia w przypadku Realme wychodziły podobnie, ale tak jak mówię, podejrzewam, mam bardzo głębokie przekonanie, że to jest dokładnie ten sam aparat z tym samym softem, bo bądźmy szczerzy, co za różnica Oppo czy Realme 1 Key. Więc myślę, że
że po prostu warto o tym wspomnieć, bo każdy oczywiście powie, aparat do makro, dwójka kiszka. No, no dwójka kiszka, ale fajne zdjęcie można tym zrobić. Mówię, nie wiem po co kompletnie, ale można. Nie, zastosowania to się daje znaleźć, bo raz, że fajny feature. Dwa, że można fajnie sobie tapetę zrobić, nie wiem, z truskawki albo z jeansów, albo z wiecie, czego no tam można się chce, jeżeli dobrze wychodzi. Znowu pytanie mi się rodzi po chorobę, no. No ale dobra, możecie. Znaczy ja znowu nie chcę usprawiedliwiać, ale po to, żeby było fajnie i żeby mieć coś innego niż inni producenci. No, poniekąd to jest dobra taktyka, bo jeżeli tych dwójek do wpakowania w aparaty właśnie jest nadal tak dużo, że tam szuflami je przeganiają, no nie, to rzeczywiście podrzucenie tam fajnej optyki czy innej optyki po prostu i do tego jeszcze oprogramowania, które tam to podbije troszkę, to może nie jest taki głupi pomysł, bo zawsze to jest, inna głupi dwójka niż wiecie, wszystko. Ja tak na szybko, żebyście wiedzieli, o czym mówię, znalazłem zdjęcie, które zrobiłem, podkreślam, smartfonem Realme, nie tym Oppo, o którym mówimy. No i teraz w tle widzicie, to jest właśnie zdjęcie z tego aparatu mikroskopowego. To jest fragment moich portali. No nie będę wam pokazywał, ale białe porteczki sobie sfotografowałem tak właśnie tym mikroskopem. I mniej więcej o, takie efekty można uzyskać, jak widzicie w tle, no widać nitki. Po co takie zdjęcia robić, nie wiem, ale no właśnie to jest, o, to jest właśnie taki aparat do tego rodzaju zdjęć. Nie, jeżeli to rzeczywiście tak wychodzi, to fajnie. Kwestia tego, jaką to ma jakość jeszcze, bo wiesz, na tym, na... Jacek, zajrzyj na kartę, no cóż mam powiedzieć. I tak samo zachęcam wszystkich, co nas oglądają, żeby sobie zajrzeli na kartę. Ociach, jeszcze wam wrzucę jedno zdjęcie. Ale to mówię, to wspominam o tym, bo po prostu myślę, że warto chociażby wspomnieć, że to nie jest jakaś zwykła byle jaka dwójka, tylko coś troszeczkę ciekawszego. No. Nie jakieś tam super hipero. Widzicie na przykład mój brudny monitor w tle teraz z pikselami. Możecie sobie piksele policzyć, o, na przykład na tanim smartfonie z ekranem HD+. Ja myślę, że użytkownicy zupełnie spokojnie znajdą dla tego zastosowanie. No. Jest to mówię, fajna odmiana od zwykłych makro. Tak, no to już wiecie, że można się nowymi Oppo zainteresować, bo są na swój sposób, mają taki ciekawy feature. Jedźmy dalej. Oppo Reno 7 Lite 5G, na szybciutko, dlatego że to nie jest nowa konstrukcja tak zupełnie. Snapdragon 695, AMOLED 643 w Full HD, ale przy 60 Hz pracujący. Jest oczywiście obsługa 5G, o czymś jakby mówi procesor, ale wspominam 128,8, jeżeli chodzi o pamięć, jest obsługa kart pamięci, 64 megapiksele plus dwie dwójki z tyłu, 16 megapikseli z przodu. I to właściwie chyba tyle, nie będziemy się za bardzo, około 4500 bateria zdaje się, ładowanie 33 W. Nie będziemy się bardzo rozwodzić, dlatego że on do złudzenia przypomina tak naprawdę F21 Pro 5G. Także... No, klonowanie także modeli idzie w najlepsze. Bo ten, o którym mówiliśmy przed momentem, to był 4G i to jest inny model. Także... To jest inny model, ale dobra, mówię, zapraszam was w przyszłym tygodniu, to się dowiecie więcej. Jeszcze jedna chińska nowość, Oppo tym razem, znaczy chińska, bo na chiński rynek, Oppo Find X5 Pro z bateryjką 5000, Snapdragonem 8 generacji pierwszej, AMOLEDem 6,7, nietypową rozdzielczością, bo 1440x3216, Corning Gorilla Glass Victus jest na ekranie i 120 Hz odświeżanie. Pamięci 256 albo 512, 8 albo 12 RAM-u. 50 jako główny aparat i to jest dobry aparat, towarzyszy mu druga 50 szerokokątna i jeszcze 13 do tego z obiektywem tele, z przodu 32 megapiksele.
smartfon dla bogatych po prostu. Ładowanie 80-watowe, tak. Bo nie wiem, czy w... I bezprzewodowe 50-watowe. 50-watowe, trzeba mieć oczywiście specjalną ładowarkę. I tu chciałem małe sprostowanie, wybacz Jacku, że cię poprawiam, ale ten to Find X5 Pro, to się pojawił już 24 lutego w Chinach. Natomiast dziś, dokładnie dziś, dosłownie parę minut temu zadebiutował w Polsce. Tak, Oppo wprowadza na nasz rynek Findexa. Dlatego sobie otworzyłem kartę. Tak. No, widzisz, dlatego otworzyłem kartę, bo dzisiaj dostałem maila. A widzisz, no, wszedł, słuchajcie, na nasz rynek, brawo dla Oppo. Wreszcie Findex jest w Polsce. Nie wiem, czy ten najfajniejszy, powiem szczerze, miałem w ręku go już na targach MWC, miałem go w ręku też niedawno już w Polsce. Wygląda sztos, po prostu mi się tak podoba ten telefon, nie rozumiem tylko, znaczy wiem dlaczego wprowadzono czarną wersję, ale jest też biała wersja, która jest po prostu przepiękna i nie wiem czemu jej nie będzie w Polsce, bo może nie powiem, żebym kupił, ale chciałbym sobie na niego chociaż popatrzeć, bo jest tak ładny, tył z ceramiki, obudowa wodoszczelna jeszcze dodam. No aparat na bajerze, no cudawianki tam opowiadają, jak wypróbuję, to wam o nim więcej opowiem. Ekran fajny. Do tej pory jedyny aparat Hasselblada, jaki można było kupić, tak, to w modach do Motorola. W tej chwili macie obiektywy Hasselblada również tutaj. A OnePlusy? A OnePlusy jeszcze, tak. Tylko że no, nie chcę używać brzydkich słów, ale no wiecie, nie spełnił chyba takich pokładanych w nim nadziei. Tutaj powiem szczerze, że też jakichś wielkich nadziei sobie nie robię, ale bardzo chętnie wypróbuję ten telefon, jak tylko Oppo mi raczy go udostępnić. Nie wiem, nie będę się bił, ale może. Jest naprawdę, no, przede wszystkim dla kupujących oczami to jest coś nowego, coś świeżego, coś ładnego. Fajny wyświetlacz, bo tam zdaje się 1300 nitów, szkło Victus. Opowiem wam, jak będę go miał. To, co najważniejsze, no niestety, moi drodzy, cena modelu w Polsce wyniesie, uwaga, teraz usiądźcie, proponuję, jak już siedzicie, to wam powiem, 5999 zł. No, ale potrzebne dla bogatych. No i trochę dla odważnych, bo jednak Oppo nie jest u nas jeszcze aż tak bardzo powszechnie znaną marką. Ja rozumiem, że w przypadku powiedzmy topowych modeli Samsung się troszeczkę, że tak powiem, tu wybija z cenami, no ale widzę, że Oppo też dołączyło. Na pocieszenie, jak się zdecydujecie na niego do 28 kwietnia, to dostaniecie tą super bezprzewodową ładowarkę 50-watową. Będziecie sobie mogli szybko, indukcyjnie ten telefon naładować, ale no mam mieszane odczucia i powiem wam szczerze, że tak trochę ciśnie mi się na usta, że kurczę, tanio już było, bo zobaczcie, Oppo wjeżdża nam z telefonem za 6 koła. Niedawno taki sam numer wycięła firma Xiaomi. Co prawda oni pokazali telefon za 5200. No niemniej to już jest dla większości Polaków pułap równie abstrakcyjny co 6000. Więc skoro Xiaomi i Oppo już wyjeżdżają z takimi cenami, to prawdę mówiąc ja się boję pomyśleć, co wytnie Apple z Samsungiem w przyszłym roku. No, tanio już było. Nie wiem jak to, kurczę, a zresztą nie będę robił nikomu reklamy. Miałem wam polecić inny smartfon z podobnymi parametrami, a znacznie tańszy, bo dwie generacje wstecz, ale wam nie będę polecał, bo to inna firma jest. Tak, nie. Chyba, że ci zapłacą za reklamę, to wtedy bardzo chętnie polecimy, polecamy się, wtedy powiemy, że to reklama. No to jest taka firma, co ostatnio zrobiła 5 baniek, w związku z tym mogłaby zapłacić za reklamę. No tak, no ale widocznie nie chcę, trudno. Wróćmy do firmy, powiedzmy jeszcze, bo zostając jakby w kręgu Oppo i tak dalej, no bo Realme wyskoczyło z telefonem i powiem szczerze, że tak się wczoraj przyglądałem tej specyfikacji, drapałem się w mój łysy łeb i pytałem why, dlaczego, bo wypuścili, słuchajcie, Realme 9 4G. I choroba ten 4G jest według mnie fajniejszy niż model z 5G. Bo tak naprawdę nie ma z nim wiele wspólnego poza nazwą. Inaczej wygląda, ale ma AMOLEDowy ekran 6,4 cala z 90-hercowym odświeżaniem przy Full HD, a model 5G ma ekran LCD. Bez sensu. Do tego, słuchajcie,
Z ciekawostek to też wspomnę, że w Realme się pojawia czytnik linii papilarnych z opcją mierzenia pulsu. To jest już kolejny model, ta funkcja nadal jest w Realme Labie, czyli jako eksperyment, no ale jest. Taka ciekawostka przyrodnicza. Matryca ma jasność do 1000 nitów, Gorilla Glass 5. Procesor no już trochę mniej taki porywający, Snapdragon 680, ale no nie jest jakoś tam biednie. Bateria 5000 i znowu ma szybsze ładowanie niż wersja 5G, bo ma 33-watowe ładowanie. No i zestaw aparatów fotograficznych też jest lepszy w modelu 4G niż 5G, bo mamy 16 schodu do selfie, 108 mega z tyłu, 8 mega jeszcze szeroki kąt i dwójeczka do makro jako wypełniacz miejsca na ramce. Jest mini jack, jest 5 giga wirtualnego RAMu, jest osobny slot na microSD i dwie nano SIMy. I teraz ceny, słuchajcie. 628 to będzie jakieś 1012 zł, przeliczając z indyjskich rupii, bo ta premiera na razie była w Indiach. A model 828 kosztuje 1070 zł. Żeby było zabawniej, model 5G jest w tym momencie tańszy, przynajmniej w Indiach, jak porównamy ceny, no bo to tak, żeby było miarodajnie, tak? Więc no, rzadki przypadek. Wersja 4G jest lepsza i droższa niż wersja 5G. Co tu się odwala? To znaczy to, co jest fajne w tym smartfonie, to ten tył żółty taki, który oni to nazywają wzór holograficzny, zdaje się mówią. Tak, ale to jest bardziej pomarańcz, znowu. To jakby niech będzie pomarańcz. Kurczę, BBK ma chyba dużo pomarańczowego barwnika w magazynach po prostu. Pomarańczowy ma odpowiednią najwyraźniej długość fali i ludziom z mózgami coś robi. Bo takie smartfony się po prostu podobają, a w telefonie są zauważalne. Pozdrawiamy jednego z operatorów przy tej okazji. To a propos robienia z mózgami ludziom czegoś, tak? No nie, kolorem. A propos koloru i oddziaływania na klientów. No może to jakoś działa, nie wiem, na mnie nie. Kończąc temat Realme, bo to jest jedyny Realme, o którym chyba dzisiaj mówimy, nie? No nie, jeszcze jeden jest, masz go za plecami. No ten smartfon, co mam go za plecami, to on w zasadzie jest już, bo Realme 9 Pro Plus jest na rynku. Oczywiście. Natomiast to, co jest za mną, to jest tak naprawdę dzisiejsza informacja o wersji Free Fire, nawiązującej do gry mobilnej, która najpierw się ukazała w iPhone'ach, później trafiła również na Androida i jest tak naprawdę ganianką, kto zostanie ostatni z takiego od kilku lat bardzo popularnego gatunku Battle Royale. Jak widzicie, jest troszeczkę inny design obudowy, ten tył jest troszkę zmieniony, są oczywiście tematy związane z grą w środku. W każdym razie on będzie miał premierę na paryskim Fashion Week, zdaje się. Nie znalazłem daty w Fashion Week, także nie wiem, kiedy to Fashion Week się odbędzie, ale prawdopodobnie na dniach. A materiały opublikowane zostały w Indiach i w tajlandzkim, zdaje się, oddziale, to co jest dziwne dosyć, no ale tak akurat znam. Właśnie no tu chciałem małą ciekawosteczkę wtrącić, właśnie między innymi ten telefon został zapowiedziany przez indyjski oddział Realme. A to, co mnie bardzo rozbawiło, to, że ta gra jest, z tego co wiem, zbanowana w Indiach. Ta aplikacja. O, a standardowy 9 Pro Plus wygląda tak, jak widzicie w tej chwili za moimi plecami, czy jest jednolicie granatowy. Postanowiłem go wam pokazać, bo zareklamuję się niebawem, wiedzie jego recenzja, bo w zasadzie zostały mi ostatnie szlify. Może nawet dzisiaj się pojawi, jak nie dzisiaj, to na początku przyszłego tygodnia. Więc o tym telefoniku sobie będziecie mogli u nas poczytać. A samo Free Fire jest dosyć zabawną grą, dlatego że świat w tej grze wygląda tak naprawdę jak w bardzo poważnych Battle Royalach. Natomiast postacie są takie, jak widzicie za mną, trochę jak z Fortnite'a, nie to, że zniekształcone jakoś bardzo czy ten, ale takie trochę ni to mangowe, ni to rysunkowe.
Plus do tego jeszcze dochodzą słodkie zwierzaczki, których w poważnych Battle Royalach nie ma. Także jeżeli kogoś to bawi, a jest to gra, która się najlepiej chyba sprzedawała w 2019 roku, ale również to jest sprzedaż chyba łączona z iOS-a i Androida razem. No trudno powiedzieć. Ja tam growy nie jestem, więc tutaj jakby zdaję się całkowicie na ciebie jako fachowca w tej materii. To znaczy ja jako fachowiec mówię, że jeżeli ktoś potrzebuje Battle Royale, które wygląda jak wszystkie Battle Royale, te takie pseudorealistyczne plus postacie animowane i małe zwierzaczki, to jest Battle Royale ewentualnie dla niego. Bo gra się w to na komórce akurat całkiem, natomiast nie porwało mnie w żaden sposób. Spoko. Przejdźmy jeszcze do paru telefonów może ze stajni Xiaomi, bo no akurat Xiaomi w zeszłym tygodniu, czyli w tym tygodniu, kiedy się nie widzieliśmy, troszeczkę narozrabiało. Pokazali, moi drodzy, dwa, a w zasadzie trzy Black Sharki. To jest taka gamingowa submarka Xiaomi. One u nas nie są w oficjalnej dystrybucji. Są to telefony no, takie growe, powiedzmy, z AMOLEDowymi wyświetlaczami 67 cala, ale Full HD za to z podniesioną do 144 Hz częstotliwością odświeżenia obrazu. Z dość dużymi bateriami, bo tam mamy 4650 albo 4500 ze 120-watowym ładowaniem. Są głośniczki stereo, są dodatkowe wjeżdżające z boku obudowy klawiszki pomocne w grach. No i na początek szybciutko Black Shark 5, Snapdragon 870, 8 albo 12 giga RAM-u, aparat 64, no bo wiadomo, gracze podobno nie robią zdjęć, 13 mega szeroki kąt, piąteczka do makro, z przodu 16, bateria 4650, tiery pamięci 8128, 12128, 12256, ceny tam od 1830 po 2100. No, za to wersja Pro sugeruje, że jednak jest dla robiących zdjęcia, bo tam jest aparat 108 megapikseli plus 13 do szerokich, plus 5 do makro i 16 z przodu. Też Snapdragon 8 generacji pierwszej, OLEDowy wyświetlacz z 10-bitowym kolorem, co warto zauważyć, Full HD, 144 Hz odświeżania, growy telefon jak ta lala, 256 albo 512 flesza, 8, 12 albo 16 RAM-u. Brak obsługi kart, co łatwo się domyślić. Można 512 mieć pamięci. Słucham? Ale można mieć 512 giga pamięci, wykładając 3600, przeliczając na żywca z juanów oczywiście. Tiery znowu 8256, 12256, 16512. Cena od 2700 z groszami po wspomniane 3600. A trzeci telefon, Black Shark 5 RS, to taki trochę miks poprzednich. W zasadzie dla graczy, którzy nie mają tyle kasy. Tak, to jest w zasadzie model Pro, ale z procesorem Snapdragon 888 albo 888 Plus, bo są dwa warianty tego modelu. Z kolei aparaty fotograficzne są takie jak w podstawce 64-13-5, 20 do selfie, o ile dobrze pamiętam, bateria 4500, ale ciągle ze 120-watowym ładowaniem. Ceny 2100 do tam niecałych 2,5 przeliczając na żywca z juanów. Co warto wspomnieć, ten model można mieć w takim jadowitym, żółtym kolorze, bardzo, bardzo fajnym. Taki żółty, zieleń. Tam jest Snapdragon 888 albo 88 Plus i w zależności od tego również 8256 albo 12256. Jedno jest w jednej wersji, drugie w drugiej wersji. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze ma jakąś korelację z kolorem, że chyba właśnie ten żółty jest tylko w tym mocniejszym tierze, ale to już zajrzyjcie sobie. Wiesz co, chyba są w obu. Wiesz co, nie chcę kręcić, bo prawdę mówiąc, no, oglądałem tę premierę trochę na kolanie, trochę w ruchu i nie wszystko wyczaiłem, wyłapałem. RS-y są w obu kolorach, bo widzę, że dodałem zdjęcia w obu kolorach, a to oznacza, że brałem ze sklepu, w związku z tym są chyba w obu kolorach. To nie ma, to tamto, jak tak dodałeś, to tak musi być. Słuchajcie, no Xiaomi jeszcze po drodze nam pokazało Redmi Note 11 S 5G, Redmi 10 5G. Kurczę, no nie bardzo jest się nad czym rozwodzić, bo na przykład ten 11 S 5G to po prostu Poco M4 Pro 5G, tylko przemianowany, a z kolei ta dziesiątka, czyli Redmi 10 5G, to z kolei znany wcześniej Redmi Note 11 E. Po co to robią? Nie wiem, wkurzyłem się, bo namieszali z tymi telefonami.
Usiadłem, popatrzyłem w te specyfikacje, pogubiłem się, zakląłem szpetnie, zamknąłem internet, poszedłem odpocząć. Sorry. Mi jeszcze się pojawiło, bo to, żeby nie było, że to jest ostatni Redmi. Jeszcze było Redmi 10A, który jest już o tyle ciekawszy, że tak naprawdę to jest nieco zmodernizowany model Redmi 9A. W zasadzie nic nie zmienili poza wyglądem i dodali, zdaje się, nowe pamięci. Tak, dodali nowe pamięci, może mieć teraz 4 lub 6 giga RAM-u, albo 64, albo 128 pamięci wewnętrznej. Trochę zmieniony design z zupełnie nonsensownie umieszczonym czytnikiem linii papilarnych, bo jest według mnie za blisko aparatu fotograficznego i będziemy paprać obiektyw. W środku Helio G25, ekran 6,53 cala HD+, piątka do selfie, z tyłu 13 megapikseli, bateria 5000 bez szybkiego ładowania. No i ceny są fajne, na razie oczywiście ceny z Chin. 464 to 470 zł, 428 to 538 zł, a 6 plus 128 to 605 zł, czyli taka, no powiedzmy, totalna tanioszka. No ale może być. No jeszcze Redmi Note 11 Pro Plus się pokazał oficjalnie i tak się zastanawiam, czy myśmy o nim już nie mówili. Mówiliśmy o nim, bo jest on znany z kolei w Indiach jako Xiaomi 11 i Hypercharge, czyli wiadomo, że on się wyróżnia tym szybkim ładowaniem 120-watowym. Czyli jak chcecie się ogrzać, to sobie możecie bardzo szybko telefon naładować i przy okazji ocieplić rączki, no bo robi się ciepło, nie ma to tamto. Bateria 4500 naładuje się w 15 minut, a reszta, no to tam wiadomo, AMOLED 120-hercowy z przodu, aparat 108 mega, do tego szeroki kąt 8, wypełniacz 2 do makro, selfie 16, głośniki stereo JBL-a, Dimensity 920, 6,8 giga RAM-u, 128-256 flesza, jest NFC, jest osobny slot na microSD, nie licząc dwóch kart SIM. I tu są ceny, powiedzmy już, nazwijmy to, bliższe nam, bo były podane w dolcarach, czyli w zasadzie można przyjąć, że jak ten telefon by się pojawił u nas, to może być podobnie. Od 1550 za 628 po 1880 za 8256. Natomiast u nas, z tego co widzę, jest tylko jedna wersja na ten moment, 628 za 1899 zł. No to tyle, co Wam możemy powiedzieć. A pozostałe warianty, no cóż, trzeba dorzucić VAT i będziecie mieli mniej więcej te ceny, co by były u nas. I jeszcze, no nie można nie wspomnieć o tym, że Xiaomi ogłosiło globalną, a zatem i polską premierę serii Xiaomi 12. Już o cenie już zdążyłem powiedzieć. O samym telefonie macie podlinkowane pierwsze wrażenia. Nie będę opowiadał o nim kolejny raz, bo mi się nie chce, sorry. Ostatni smartfon chyba, o którym powiemy w tym tygodniu, to jest debiutująca z wczoraj na dzisiaj oficjalnie w serwisie Nuki, Nokia C21 Plus w wersji single i dual SIM. I to jest smartfon na najtańszą półkę, jakby potęgujące moje wrażenie, że po tym brandzie raczej się nie należy już spodziewać niczego wielkiego. Rzeczy się co prawda zmieniają, ale nie. Sugestia chyba HMD jest taka, że umieściliśmy się w tym najniższym segmencie rynku, produkujemy telefony, które mają słabe specyfikacje i właściwie jedziemy wyłącznie na nazwie marki Nokia. Ja sądzę, że w tej chwili to już chyba nie wystarczy. Nie wiem, jaką oni mają sprzedaż w tej chwili nadal w Polsce. Natomiast obawiam się, że no, tylko ktoś, kto kupuje smartfona, bo kupuje smartfona nie do końca świadomie, co kupuje, no, albo ktoś, komu doradca w punkcie jakby reprezentującym operatora wciśnie taki telefon, coś takiego kupuje. W tej chwili... I ja nie krytykuję tej, broń Boże, miłośników marki. Marka ma swoje miejsce w sercach starszych użytkowników przede wszystkim. To, co w tej chwili jest robione pod marką Nokia, sorry, ale naprawdę nie ma z Nokią nic wspólnego. Nie. Właśnie tego się boję, że właśnie sprzedawca wciśnie albo ktoś lubi, o, Nokia. A Nokie były dobre. Dobra, to se kupię. No nie, nie kupuj tego, bo miałem to w ręku, powiem Wam szczerze, na targach MWC
i macie podlinkowany film, obejrzyjcie to. To jest, nie, 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 to jest kurde dramat. No. Nie, 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 nie. Nie, to... co prawda oczywiście będzie się was przekonywało, że tam ojej, czysty Android, ojej, działa jak, nie wiem, przykro mi, ale nie. Znaczy, można wrzucić swoje pieniądze w markę Nokia i używać tego jako telefon, można. Natomiast wydaje mi się, że smartfony nie po to są i chyba mniejszą utratę nerwów uzyska się kupując jakiegoś feature-fona nawet. Niż ten. Przy czym to nie jest antyreklama, ja po prostu staram się opisywać rzeczywistość. Ja to miałem w ręku i po prostu ja mówię na podstawie tego, co przez tą chwilę widziałem. To nawet jako telefon może być irytujące, bo dialer startuje troszeczkę za długo. Nie, słuchajcie, przykro mi to mówić, ale Nokia chyba umiera po raz kolejny. Było fajnie, zaczęło się fajnie, bo pamiętam te pierwsze premiery HMD. Człowiek tak patrzył, no coś jeszcze z tego będzie. Te pierwsze modele były fajne, a potem... Widać było, że po taniości, ale współpraca z dobrym producentem optyki, tak, nadal. Tam... Brand dodatkowy, który promuje jakby na pokazach rzeczywiście to wyglądało jako tako. Co prawda od początku było robione po taniości, co też było widać. Było jakieś, były fajne odwołania do legend. No, ten plastikowy banan, którego zrobił, był na swój sposób sympatyczny. Próba zrobienia tego telefonu z wieloma obiektywami, no też nie pykło, ale coś robili, tak? Widać było, że gdzieś coś szukają, próbują zrobić, a teraz no już mam wrażenie, że nawet nie przestali próbować robić i no nie będę mówił, ale tutaj pewne telefony, powiedzmy, polskiej marki zaczynają wyglądać lepiej od tych Nokii, no to już... Tak, no mówię, oni jakby weszli w... Ja myślałem, że jak zaczną zarabiać pieniądze na telefonach, to wtedy to buchnie i nagle Nokia wróci na należne jej miejsce. Okazało się, że jest wręcz przeciwnie, że umieściła się po prostu w takiej niszy, do której nie. Bardzo warto zaglądać, nie warto się tam schylać za bardzo. Dokładnie. Szczególnie, że mamy wybór stosunkowo niedrogich telefonów. Chińczycy tu nas w pełni zaopatrują w telefony, które są tanie, a w miarę jeszcze coś tam sobą reprezentują. Nie wymieniam marek, ale domyślacie się, że bez problemu takie znajdziecie. A co do Nokii, ja już bym zakończył, bo według mnie no, nie należy kopać leżącego i tyle. No, przykro to mówić, ale mam wrażenie, że z Nokii już nic nie będzie, przynajmniej w rękach HMD. Może kupi to kolejny jakiś chiński konglomerat i może znowu będzie próbował zreanimować markę i może znowu na początku będzie fajnie, a później wszystko trachnie. No nie wiem, ale cienko to widzę. Może wiesz, może mają po prostu sprytnych marketingowców, którzy są w stanie zadziałać na rynkach wschodzących i sprzedają na przykład smartfony w Afryce, gdzie potrzeby mogą być zupełnie inne niż u nas. Tak, ale Afryka ma Tecno, ma Micromaxa, także... To myślę, że tam już też jest dobrze zagospodarowane to poletko. Tam i Samsung sprzedaje te swoje tańsze modele, więc też no może znajdą swoje miejsce, ale też nie jakoś bym nie podchodził optymistycznie do szans na rynku afrykańskim. Nie wiem, no wydaje mi się, że ratunkiem by było, jakby ktoś ich przejął i może zrobił znowu kolejne otwarcie, nie wiem. No, może tak, połączyć się, zrobić Moto Nokia i może wtedy coś by było, bo Motorola na przykład też taka marka, powiedzmy, która się ciągle odradza, odrodzić nie może, ale oni coś robią, coś już się sprzedaje, na niektórych rynkach mają naprawdę już dobre wyniki, bo chociażby odbili sobie Stany Zjednoczone niedawno, także jakby odbudowali swoje znaczenie w Stanach. Może by, kurczę, no nie wiem, no ktoś silny powinien przejąć tą markę, no. Tak, jeszcze jedna ostatnia informacja chyba z takiego rynku ogólnomobilnego. Robert Lewandowski zrezygnował z umowy z Huawei'em, protestując jakby przeciwko temu, że Chiny w jakiś sposób wspierają Rosję najwyraźniej. Także jest to kolejny cios, który Huawei dostał na polskim rynku tym razem. Tak, jeszcze dodam, jak już o tym wspominam, że jeszcze też Marcin Tyszka zrezygnował, znany fotografik, który jeszcze niedawno promował aparaty fotograficzne w tychże smartfonach i nimi robił zdjęcia. No, nie wiem, ile ty... Do iPhone'a i...
Nie wiem, jaką umowę miał Tyszka, ale właśnie słyszałem, że Lewandowski będzie musiał zapłacić 5 baniek. To jest niepotwierdzone, bo słyszałem właśnie z telewizji, także telewizja kłamie, także może być zupełnie no inaczej. Tak, ale może to dla niego też sprawa wizerunku, sprawa honoru. No, zapłaci, akurat jego to stać. No to... Ja akurat jestem daleki od oceniania, tak samo jak jestem daleki od oceniania czyichkolwiek ruchów, takich czy innych powodowanych, czy nie wiem, czy marketingiem, czy potrzebą serca, czy poczuciem przyzwoitości, czy jeszcze czymś innym. To naprawdę nie jest moja broszka, żeby oceniać bogatych ludzi, co robią ze swoim życiem. Dokładnie. W związku z tym mówię dlatego, że to mi się wydaje spektakularne, dlatego jest, że przez tak, lata się mówiło, że dzieciaki chcą mieć smartfony Huawei, bo Lewandowski je reklamuje. Ale to tak z ciekawostek akurat mi się przydarzyło być znowu za granicą i akurat przypadkiem na tym samym lotnisku, co kilka miesięcy wcześniej byłem. No i w miejscach, gdzie wisiał Robert, już Robert też nie wisi na plakatach, także rzeczywiście spektakularne odejście, aczkolwiek nie do końca jestem pewien, czy zaważyły na tym odejściu wyłącznie oskarżenia wysunięte przez brytyjski tabloid pod adresem Huawei, bo przypomnijmy, no taki odpowiednik, powiedzmy, jak, no nie chcę tu wymieniać konkretnych tytułów, ale u nas są dwie takie gazety, no Brukowiec, powiedzmy, gazeta nie najwyższych lotów, napisała, że Huawei pomaga Rosjanom. Raczej na razie cisza w tej sprawie, żadnych dowodów innych nie przedstawiono, wszystko ucichło, a myślę, że to był po prostu taki malutki kamyczek, który popchnął nawet tego, żeby zrezygnował. Przypomnę, że mamy więcej chińskich firm na polskim rynku i tak naprawdę znacznie większą ilość sławnych ludzi, którzy z tymi firmami współpracują, albo też nawet całych organizacji czy firm, które współpracują z chińskimi firmami. I jakoś nie widziałem, żeby ktoś jeszcze rezygnował, co jest rzeczywiście dosyć dziwne, bo pomyślałem sobie, że skoro taki ruch został wykonany, to może teraz będzie fala po prostu cała taka ludzi odchodzących. Nie, dlatego właśnie to też mi sugeruje, że po prostu to był tylko malutki kamyczek, który jakby zaważył na tej decyzji, na tym, że ta decyzja Roberta Lewandowskiego była tak spektakularna, tak? Tak, dlatego właśnie mówię, że nie mnie oceniać. Ja nie jestem od ocen moralnych czy jakichkolwiek innych. Nie, po prostu mówię o tym jako o fakcie medialnym, który... Tak. Czekaj, teraz fakt medialny ma zupełnie inne znaczenie. Nie. Mówię o tym jako fakcie, jako czymś, co tak, się zdarzyło. Takie zdarzenie miało miejsce. O to odnotujmy. Bez jakby podawania przyczyn, chociaż mogły być naprawdę różne, niemniej rzecz spektakularna dosyć. No i tym polskim akcentem żegnamy się z wami w tym tygodniu. Diabli wiedzą, kiedy się pojawimy. Nie, no pewnie za tydzień, chyba że znowu coś się odwali. W każdym razie żegnamy się z wami, dziękujemy, że wpadliście. Dziękujemy za cierpliwość do nas, bo w końcu nas kawał czasu nie było i zapraszamy was na przyszły tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.